Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Wracamy do proroctw i zwracamy do historii, można powiedzieć, rozwoju proroctwa w historii Bożego Ludu, tak jak odnajdujemy to na łamach Bożego Słowa. I zaczniemy dzisiaj od pierwszej księgi Samuela. Chciałbym mówić o takiej może cesze proroków, która mi się kojarzy z dzisiejszym trójpodziałem władzy, to znaczy z takim trochę szachowaniem władzy, różnych jakby wymiarów władzy przez siebie nawzajem. Tutaj oczywiście jakby prorok nie jest jakimś rodzajem władzy, który jest szachowany w sensie formalnym, ale w sensie realnym jak najbardziej, dlatego że to władza królewska jest władzą miecza, to król może zabić proroka, a nie prorok zabić króla. I co zresztą w jakimś sensie później, jak zobaczymy, będzie skutkować tym, że będą nadworni prorocy, o których powiem pewnie oddzielnie. Natomiast zobaczmy, że właśnie to, że król jest namaszczony przez proroka, że to prorok jest tym agentem, który jakby objawia Bożą wolę, czy który sprowadza na ziemię tą Bożą wolę, objawia tą Bożą wolę przez namaszczenie, to sprawia, że prorok ma władzę nad królem. On nie ma władzy w tym sensie, że mają jakoś właśnie, że ona jest oparta na jego sile politycznej, bo on nie jest jakby w żaden sposób silny politycznie, ale jest silny w tym sensie, że Bóg się przyznaje do swoich wyroków i to prorocy te wyroki objawiają. No i w tym sensie królowie muszą się liczyć z prorokami, co się będzie działo później bardzo silnie przez całą historię Izraela. No i też może coś jeszcze powiemy o historii później naszej Nowego Przymierza. Ale wszystko rozpoczyna się w zasadzie od 15 rozdziału 1 Samuela, gdzie mamy Saula, który już jest królem. Generalnie idzie mu dobrze. Miał właśnie, zwyciężył z Amalekitami w 15 rozdziale, ale Bóg powiedział, że ma zostać zabity i wytępione wszystkie, znaczy Amalekici mają zostać zabici, a generalnie wszystko, cały dobytek ma być zniszczony. No i generalnie Samuel to tak potraktował trochę, przepraszam, Saul to tak trochę potraktował, wiecie, przez palce. Może coś tam zniszczy, ale trochę nie zniszczy. No i przychodzi do Samuela, mówi, wypełniłem rozkaz pański, a Samuel mówi, a co to za beczenie owiec? No i Saul oczywiście dorabia ideologię do swojego, że tak powiem, cwaniactwa i mówi, no to wszystko jest po to, aby ofiarować Panu. Ale Samuel nie jest w ciemię bity, jest prawdziwym prorokiem, mówi, przestań. Bardzo fajnie mu powiedział, siedź cicho, nie wygłupiaj się, przestań głupoty opowiadać. Poznajmy ci, co Pan powiedział, a ten odrzekł, powiedz. No i generalnie tutaj jest taki ciekawy fragment, który jest znany dosyć. Posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. Czyli słowy trzeba było słuchać, a nie wygłupiać się z ofiarami, kiedy Bóg nie chciał ofiar. I generalnie objawia mu tutaj właśnie w tym momencie, że Bóg tobą wzgardził, abyś nie był królem nad Izraelem. Dziś odebrał ci Pan królowanie nad Izraelem. Wyobraźcie sobie tą sytuację. No w zasadzie z perspektywy takiej czysto doczesnej, kim jest Samuel, żeby mówić królowi takie rzeczy? No przecież ryzykuje swoim życiem. No ale w tej dynamice między nimi to on namaścił. Jakby no, Saul jest wierzący. Saul się boi Boga tak naprawdę. No, nie zawsze, trochę narozrabiał, ale co do zasady boi się Boga. Wierzy Bogu, wierzy, że Bóg nad tym wszystkim czuwa. Doświadczył tego przez swoje życie. Jeszcze też w inny sposób trochę podoświadczał, o których powiem. W każdym razie to jest właśnie taki, można powiedzieć, taka weryfikacja władzy królewskiej przez władzę prorocką. I potem pojawia się dokładnie to samo u Dawida, kiedy Dawid ma pragnienie, żeby, no właśnie, zwróć uwagę, Dawid ma swojego proroka, Samuel nie jest jego prorokiem, teraz nie wiem, czy dlatego, że już zmarł. Myślę, wydaje, że to jest całkiem prawdopodobne, ale na 100% nie pamiętam. W każdym razie Natan jest jego prorokiem. Czyli zwróćcie uwagę, że jakby Dawid wie, że on musi mieć swojego proroka, że musi być prorok. Że Bóg musi objawiać swoją wolę przez proroka
nad królestwem, nad władzą królewską. To jest trochę ryzykowne, bo właśnie ta władza królewska, bo ta władza proroka jest no, nieprzewidywalna. No, tak naprawdę prorok może powiedzieć, co mu Bóg powiedział i koniec. I król, jakby, no, król jest skonfrontowany z tym, no, albo przyjmie, albo odrzuci, ale generalnie nie może zamknąć ust. I to jest, myślę, jakby sednem. I mamy tutaj Dawida, który generalnie strasznie chciał wybudować świątynię i Natan mu tak z teologii, poprawnej zresztą teologii, odpowiada: wszystko, co masz w swoim sercu, uczyń, gdyż Pan jest z tobą. Ale potem przychodzi słowo Pana do Natana, tej treści: idź, powiedz memu słudze Dawidowi, tak mówi Pan, czy ty miałbyś zbudować mi dom, abym w nim mieszkał? Dlaczego, czy kiedykolwiek przemówiłem, że miałby być dom? No i generalnie tu jest ciekawy temat, bo tutaj są dwie rzeczy. To znaczy, z jednej strony właśnie Natan mówi, że ty nie zbudujesz domu Bogu, ale to Bóg zbuduje dom tobie, czyli jest obietnica dynastii Dawidowej, najważniejsza mesjańska obietnica, jaka istnieje, o której myślę, że powiem oddzielnie. Natomiast ciekawe jest właśnie to, że Dawid został tutaj napomniany. Dawid został również napomniany w 12 rozdziale. To jest ciekawe, kiedy zgrzeszył z Betrzebą, no i z Natanem, przepraszam, i z Uriaszem, jej mężem, którego zabił, kiedy wziął sobie właśnie żonę jednego z jego gorliwych i lojalnych żołnierzy. No i wtedy Natan przychodzi i generalnie oświadcza mu wolę pańską, znowu ryzykuje, można powiedzieć, życiem, ale mówi, bo jest prorokiem, to jest jego zadanie. Teraz już nie odstąpi miecz od twojego domu po wszystkie czasy, dlatego że mną wzgardziłeś, wziąłeś żonę Uriasza, aby była twoją żoną. Ja wzbudzę zło w twoim własnym domu przeciwko tobie, na twoich oczach zabiorę ci twoje żony, dam je innemu i będzie z nim obcował w blasku tego słońca. I wiemy, że tak się dokładnie dzieje. Od 13 rozdziału, następnego rozdziału, ta cała historia się zaczyna rozwijać, kiedy właśnie Amnon, taki ulubiony syn Dawida, hańbi Tamarę. Dawid nie może, tak naprawdę nie ma, mówiąc, takiej cywilnej odwagi go zdyscyplinować za to, no bo sam jest winien tego samego i przekleństwo idzie dalej, już nie będę całej historii opowiadał, przez Absaloma, brata właśnie Tamary. Ale to, co jest sednem, to jest, zwróćcie uwagę, co robi prorok? Przychodzi, napomina króla. Potem podobne napomnienie jest, kiedy pod koniec drugiej księgi Samuela Dawid spisał ludność i prorok Gad przychodzi do niego i mówi: tak mówi Pan, daję ci do wyboru trzy rzeczy, wybierz sobie jedną z nich, a ja ci ją spełnię. I znowu to jest proroctwo dotyczące dyscypliny, tak? Kary. A więc podsumowując, prorocy byli od samego początku, i zwróćcie uwagę, to samo jest później z Janem Chrzcicielem, kiedy przychodzi do Heroda, mówi: nie wolno ci mieć żony brata swego, już nie wchodząc w szczegóły, co to znaczy. To jest ta sama funkcja proroka, czyli prorok jest tym, który napomina władcę. Władca jest od Boga, ale to, że jest od Boga, wcale nie oznacza, że jest nienapominalny. Wręcz przeciwnie, to oznacza, że właśnie no, musi się ugiąć jakby pod tym słowem, które do niego od Boga dociera. I myślę sobie, że w jakimś sensie, już nie rozwijając tego teraz zbyt mocno, jak Kościół zawsze jest powołany do tej funkcji proroczej, jeśli Kościół gubi tą funkcję proroczą i nie napomina władzy, to wyrodnieje i władza, i Kościół. I władza, i Kościół wyrodnieje. Kościół jest od tego, by napominać władzę. I kiedy to robi, zyskuje autorytet. To jest taki autorytet właśnie duchowy, nie oparty o takie, wiecie, układy ludzkie. A jednocześnie ryzykuje. No bo oczywiście Kościół, który napomina władzę, jakby jest nielubiany. Ktokolwiek, kto napomina władzę, jest nielubiany. Ale na tym polega, ja bym powiedział, ta prorocza funkcja Kościoła. Jeśli Chrystus przemawia przez Kościół, jeśli mamy czynić uczniami wszystkie narody, to ta funkcja prorocza jest jak najbardziej wpisana w nas. Nie jesteśmy prorokami, tak jak Gad czy Natan, ale Kościół powinien rozpoznawać Bożą wolę i napominać wielkich tego świata. I to jest naszym zadaniem od tego czasu, jako Królestwa Mesjańskiego, aż do czasów powrotu Pana Jezusa. Panie, dziękujemy Ci za to, że
Ty napominasz wielkich tego świata, napominaj nas i przez nas wielkich tego świata. Nie daj się nam tego bać, ale daj nam opierać się na Tobie, na Twoim autorytecie, Twojej potędze, Twojej chwale i na Twoim przykładzie. Polecam wspieranie mojej służby z Bogiem i do zobaczenia.